Witajcie. Wejście do szklarni po zimnej nocy. Ja wykorzystuję sobie właśnie do podgrzewania suszarkę. I taki rzut oka tutaj na ogóreczki. Ogóreczki widzę, że chyba w porządku, nic się z nimi nie stało. Suszarka jeszcze chodzi, jeszcze około godziny zostało. Wychodziłem wczoraj wieczorem o 20, było 9 stopni, teraz jest deko ponad, znaczy no delikatnie ponad 10. Tutaj coś jest, ale kwiatuszek się schował, nie zmarzł, jest ok. Witajcie ze szklarni. Właśnie robię sobie małą aktualizację, segregację. Właśnie gdzie ja mam tą kolendrę? Tu jest kolendra. Także robię małe przemeblowanie, tak powiem. Zrobiło mi się tutaj mało miejsca. Truskawki, te, które stoją na ziemi, zobaczcie, popuszczały już korzenie, więc czas najwyższy je przesadzić. Co niniejszym będę czynił, ale żeby to zrobić, muszę sobie tutaj jakieś miejsce gospodarować. Zrobiłem kolejny prowizoryczny stół, na skrzynkach płytę oparłem. Jeszcze tutaj chcę właśnie zrobić coś takiego. Poprzestawiam sobie to wszystko. Ja też jeszcze myślę tutaj o półkach wyżej, tak jak to Renia zrobiła, żeby sobie tutaj podwiesić, ale naprawdę jeżeli podwieszę, to będzie to skromna deska, tak żeby nie robić cienia, żeby za dużo cienia nie robić. No i być może sobie akurat truskawki w jednym, w drugim rzędzie, sam na same truskawki sobie właśnie zrobię. Poustawiam sobie truskaweczki, żeby już tutaj nisko nie stały. Jeszcze nie ma pogody, żeby je wystawić na zewnątrz, wysadzić właściwie na zewnątrz. No tutaj jest wszystko, teraz mogę sobie pochować rzeczy, żeby mi... W sumie to będzie dobrze, teraz tak schowana konewka pod stołem. Nie będzie na nią świeciło słońce. No i witajcie ponownie. Trochę tutaj się poukładało, zazieleniło się, ale przestawiając doniczki z ogórkami, zobaczcie. Wychodzą już korzonki, tu jest fragment. I tutaj też, o, wychodzi korzonek, także radzą sobie. Przed wsadzeniem do gruntu trzeba będzie, po wsadzeniu trzeba będzie dobrze to zwilżyć. Przed wsadzeniem trzeba trochę przesuszyć, żeby nam się one nie rozpadały, nie były za miękkie, żeby dobrze się w dołek właśnie wkładały. I będzie dobrze. I będą rosły, tylko aby była temperatura odpowiednia. No i właśnie wziąłem sobie na warsztat truskawki. No, będzie problem z ich przesadzeniem. Prawdopodobnie będę musiał uciąć te korzonki, bo będą mi się, nie będą chciały mi wyjść. No i podlać i będą rosły. To na pewno te się nie pomieszają, są inne doniczki. No, zobaczymy taką wazmę większą teraz. Znaczy większą, bardziej przerośniętą. O, urywają się, to nic. Jeszcze z boku, ale chodzi mi o to, że siedzą w torfie. No torf nie jest wskazany może do końca, bo ma odczyn kwaśny, a truskawki takie w okolicach 6,5 pH preferują, a nie wiem w jakiej kwasowości jest torf, ten akurat. Także trzeba poprzesadzać. I to dziwne, bo z innej firmy kupowałem truskawki, sadzonki w ubiegłym roku. To były w ziemi wsadzone, a tutaj w torfie. No może to wygodniejsze. Nie wiem. Witajcie ponownie. Truskawki już przesadzone. No teraz mają luzu. Przynajmniej w doniczce. Właściwie cały stół został zajęty. A ja tutaj... Przepraszam. A ja tutaj mam taką mini dojniczkę. Mini szklarenkę właściwie. Także... Ta jest z foremkami, ale foremki odstawię. Tu jest dwie, tu są dwie. Kupiłem to sobie w ubiegłym roku, gdy jeszcze nie miałem szklarenki, a teraz będę siał w szklarni, do mini szklarenki będę siał. Także tutaj sobie
nasypię ziemi i będę siał. Co będę siał, słuchajcie, co ja jeszcze mogę siać? A teraz o tej porze mam rozmaryn. Właśnie myślę tutaj o kolejnych przyprawach, więc zakupiłem sobie odpowiednie zioła. To, co było dostępne, to, co dostałem, czyli rozmaryn, mam czomber, koci miętkę. No, ogóreczek akurat to nie jest do przyprawy, ale sobie posieję jeszcze właśnie. Kminek ogrodowy, no i trawę cytrynową. Jestem bardzo ciekawy, co to jest za trawa, co to za wynalazek, trawa cytrynowa. Kupiłem sobie szklarniowe ogórek sałatkowy pod osłony. Tak to wygląda. Trochę cukinię przypomina, ale to jest właśnie takie ogórki, które są dostępne właśnie w sklepach. I tutaj jest kilka nasionek. Może 20. I takie opakowanie, niezależnie od odmiany, kosztuje 18 zł. To jest taka, można powiedzieć, wersja kolekcjonerska. No ale to nic. Będę sobie właśnie siał, to tutaj sobie zasadzę we szklarni. Wyjmę kamerę ze statywu, to wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj ten kącik jest cały zastawiony, drzewka. No tak pięknie mi się to skomponowało. Ja na przykład mam tutaj krzesło, siadam sobie, jest dużo cieplej, przepraszam, jest dużo cieplej jak na zewnątrz. Siadam sobie, niepotrzebna mi żadna muzyka, po prostu siadam sobie i się relaksuję. Oddycham tymi zapachami tych wszystkich roślin, które się tutaj unosi, a zwłaszcza rano, gdy suszę sobie warzywka, przychodzę i tutaj unosi się zapach pomieszany z wszystkich warzyw, roślin i tak dalej. Pomidorki są bardzo takie aromatyczne, intensywne, mają zapach. No, truskawki też poniekąd coś tam od nich czuć. Ogórki, tutaj mamy kapustkę i tak dalej, także no jest multum tego. No, kwitną borówki, kwitnie ta porzeczko agrest, także no, tu wszystkie te aromaty się unoszą, mieszają się i człowiek tak przyjdzie, usiądzie i się relaksuje. No i na pierwszy strzał idzie roślina dwuletnia, kmin ogrodowy. No, fajne nasionka, kminek. Także tu sobie posieję kminek. Nawet nie wiem, a sieje się pewnie do gruntu. Połowa kwietnia, no to mamy połowę kwietnia, no a ja będę go rozsadzał, zobaczymy. No mam jeszcze bazylię, też chyba czas już posiać, o tu na całość mi wejdzie, może gęściej będę siał. Tak, to całość mi pójdzie, są takie nasionka niektórych, bodajże chyba oregano, maciupkie takie kropeczki zasiałem. I co jeszcze? Rozmaryn chcę posiać. Coś tu jest? Coś jest. Zaraz zobaczycie, pewnie to samo też takie. Matko kochana. Tu jest może z 5. Jest coś. Taka torebeczka. Z 10 nasionek. O kurczę, ale taka torba. Ekologiczne to jest. Mamuniu. To chyba jakaś... Żebym wiedział, to bym już 10 kupił rozmaryn lekarski. No, chyba na receptę sprzedawany. Dobra, zasiejmy, bo to drogocenne. Sam nie wiem, jak to siać teraz. Nie no, to trzeba jeszcze kupić jedną wobec tego. No co mi tutaj zajęło? 5 cm. Dobra. Tu mamy kminek, to mi się nie pomyli. Czomber. Właśnie nie wiem, czy czomber chyba mam posiany, to chyba nie będę teraz siał. Koci miętka, właśnie też mnie ciekawi. Nie wiem, co to będzie z tego. I takie... No tu troszkę więcej, ale posiejemy.
No część już mi wychodzi, na przykład tymianek, nie tymianek, tylko ten, Boże, kolendra. Kolendra tam mam wysianą. O. Coś tutaj jest, też trzeba każde nasionko wyodrębnić i zasiać. No, paznokcie mam poobcinane. O, nawet więcej było jak jedno. Przemieszcza się C328. O, też bardzo takie drobne nasionka. Bardzo drobne. No, ale trochę ich jest. Takie malutkie, jakby oczka mają, czyli takie małe robaczki. Jakby to małe robaczki były. Fajnie to wygląda, takie dosyć te, ta kocimiętka. Nie wiem, co to będzie. No babcia mówiła, mama mówiła, że przez 2 sezony siała, ale mówi, koty jej zjadły. Tylko to zaczęło wychodzić. Więc posadzimy, posieję sobie teraz w tej mini szklarence. O, tu prawie wszystko wyjdzie na całość praktycznie. Dobra, okej. Okay. No tak mniej więcej. I jeszcze coś mam. Czyli to by była kocimiętka. No i ta trawa cytrynowa. Też myślę, że akurat tutaj ją wysieję. Opakowania są duże. Takie wskazywałoby, że a tu w lutym siejemy, w maju sadzimy. Zbiory mamy w od czerwca do września. O, to się załapie. Właśnie jestem ciekawy, co to jest trawa cytrynowa. Czy to nasiona mają genetycznie uwarunkowaną słabą zdolność kiełkowania. No, to z kolei jest zupełnie co innego. O. Nasiona trawy. Może gdzieś tam i taką trawę człowiek widzi na co dzień. O. I nie wie, co to jest. No pewnie będę musiał jeszcze jakąś doniczkę sobie zasiać. Tak, wezmę jeszcze doniczkę. I sobie do doniczki zasieję. No ziemia jest ciepła. Tu teraz nabieram ręką, to ziemia jest ciepła. Dobrze w taką ciepłą ziemię powinno się siać. No i okej. Okay. Zasiane. Dobra, teraz tylko czekać, aż to wszystko powychodzi, powschodzi. I właśnie tak patrzę się na te truskawki o tej porze, żeby truskawki kwitły. Się zastanawiam, bo często się zdarza, że truskawki potrafią, niezależnie od odmiany, to jest pewnie zależne od sezonu, o, zaczyna coś kropić, potrafią jeszcze raz latem żniwa jeszcze raz owocować. Podejrzewam, że te również w tym roku nam jeszcze raz zaowocują, także trzeba będzie dobrze zasilić po zbiorach, żeby się nie przesiliły, dać im energię, dać im być może jakiś oprysk z wapnia. Wapń powoduje to, że właśnie nam zakwitają o truskawki. Także w taki sposób pewnie trzeba będzie podejść. No jak zwykle humus, no truskawka nie lubi takiej typowo odkwaszonej gleby, ona lubi lekką kwaśną, tak rzędu 6,5, więc do 7,5 troszeczkę brakuje. Jest taką lekko kwasolubną rośliną. No i w związku z tym tutaj ja mam jakieś też plany odnośnie uprawy truskawek. Chcę zastosować coś takiego, co mi tutaj ułatwi później pracę, ale na razie nie zdradzam, co to będzie. Póki co czekamy, aż stworzą się lepsze warunki. To będą wielodoniczki. Stworzą się lepsze warunki. Będziemy mogli
zacząć wystawiać, hartować nasze roślinki, żeby móc je przesadzić do naturalnego środowiska, czyli na zewnątrz. Dobra, słuchajcie, jeszcze Wam tutaj zrobię mały rekonesans. Znowu piesek ujada. Rekonesans, jak ten mój kącik tutaj wygląda. Także możecie sobie zobaczyć. Ja siadam sobie, zaraz tylko odsunę statyw. Siadam sobie, powiedzmy to tak, i patrzę się tu na te moje roślinki, jak one wyglądają. Wdycham te aromaty, zapachy. Także tak by to wyglądało, słuchajcie. Zaczyna wszystko tutaj. No, to jest nowe miejsce, tak? To jest nowe miejsce. Wykorzystuję, tak jak mówiłem, tutaj poszły konewki pod ten stolik. A właśnie, a propos stolika. Wymyśliłem sobie taki stolik, który będę tutaj sobie zrobię. Stoliki, generalnie stoliki. No tutaj będą na pewno dwa, czyli tej długości, bo wykorzystam płytę tą OSB. Ona ma 2,5 na 125, ale myślę, że tak na 100 centymetrów, bo tu jest 125, to jest troszeczkę tak za głęboko, tam się później chylać, także myślę, że ta szerokość tutaj jak najbardziej wystarcza, żeby tam do podlewania, do pielęgnowania i tak dalej. No inaczej jest, jak się to postawi, a inaczej, gdy się chce tam coś zrobić, zajrzeć i tak dalej, więc będę takie stoły chciał zrobić. Będę miał chwilę czasu, to sobie po prostu w wolnym czasie zrobię, tak żeby było to bardzo, no mam już pomysł, żeby to było takie łatwe do demontażu, łatwo to rozebrać, postawić, żeby nie zajmowało dużo miejsca, bo wiadomo, stół zajmuje dużo miejsca, i łatwo go po prostu rozłożyć, postawić, i żeby było to funkcjonalne, no i też w jakiś sposób cieszyło oko. Także w wolnej chwili na pewno będzie taki filmik, jak będę taki projekt wykonywał, takie krótkosiężne plany na najbliższe tygodnie. To by było na tyle, słuchajcie. Nie będę tutaj przedłużał i tak długiego, takiego, no, monotonnego, można powiedzieć, filmu. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.